Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj pod lupę wezmę TK9. Jest to broń ze strony terrorystów. Można ją kupić za 500 dolarów. I tak, wady i zalety tej broni. Zalety najpierw wymienię, to jest pojemny magazynek i maksymalna ilość amunicji, którą można zakupić po kupnie właśnie tej broni. I posiada ona właśnie 32 naboje w magazynku i 120 zapasu, czyli jest to bardzo dużo. Starcza na... jak przeżyjemy, to starcza na bardzo długo w ogóle w rundzie, więc możemy spokojnie nie panikować, jeśli chodzi o amunicję. Następnie to zadaje duże obrażenia, średnia szybkość przeładowania i duża szybkostrzelność oraz znakomita broń na małym dystansie. I tak, i teraz przejdę do wad tej broni, to duży rozrzut, słaba celność na dużym dystansie, średnia celność na średnim dystansie i wymaga kontroli odrzutu oraz kosztuje 500 dolarów właśnie. Jest to średnia cena jak na tą broń, jak na zalety, które ona posiada w stosunku do wad, to jest średnia cena za 300 dolarów właśnie można kupić o wiele lepszą pukawkę, jest to P250. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć o tej broni, to tak, jeśli chodzi o cenność tej broni, jest ona słaba, wręcz bym powiedział, że trzeba kontrolować non stop celownik i właśnie trzeba kontrolować też szybkostrzelność, bo jest to bardzo szybkostrzelna broń. I pokażę wam właśnie, zademonstruję, jak właśnie ten rekoil się zachowuje, jeśli wypuścimy całą serię Full Auto 32 naboje. I zachowuje się to tak. Jak widzimy, wszystkie kule są w obrębie właśnie takiego koła, się znajdują i one nie trafiają tam, gdzie właśnie celujemy. No ale nie kontrolowałem właśnie odrzutu i oraz częstotliwości właśnie szybkostrzelności tej broni i zademonstruję wam, jak należy właśnie to, jak należy korzystać z tej broni, żeby celnie trafiać, w miarę celnie właśnie z mojej odległości. I robimy to w ten sposób, że każdy kolejny strzał, przy pierwszym strzale już każdy kolejny strzał musimy kontrolować naszą szybkostrzelność oraz odrzut broni. I to wygląda mniej więcej tak, że musicie zadać nie full auto, czyli tak, tylko trochę zmniejszyć naszą częstotliwość i strzelać w ten sposób. I właśnie widzimy, że nasze kule już są bardziej skierowane w środek, gdzie właśnie celowaliśmy. Ale to właśnie przedstawiłem wam bez kontroli właśnie celownika, a teraz wam pokażę, jak właśnie z kontrolą celownika to nam wyjdzie. I właśnie z kontrolą też szybkostrzelności tej broni. I to się zachowuje mniej więcej tak. Czyli strzelamy co mniej więcej pół sekundy. Właśnie w takim odstępie czasu wystrzeliwujemy kolejne kule i z każdą wystrzeliwaną kulą jednocześnie kierujemy właśnie celownik w dół i powracamy do normalnego miejsca. I to jeśli chodzi na temat kontroli właśnie celownika i szybkostrzelności tej broni, to by było na tyle. I jeszcze zalet wymieniłem, że zadaje duże obrażenia. Tak, zadaje duże obrażenia, zobaczycie to na screenie zamieszczonym na końcu tego poradnika. I co jeszcze z zalet mogę wyjaśnić, to że średnia szybkość przeładowania jest trochę gorsza niż w innych pistoletach, bo wygląda ona tak. Czyli trochę długo wymienia właśnie ten nasz magazynek zapasowy, a z szybszym przeładowaniem wygląda to tak. Czyli mniej więcej tak samo, jest może trochę odrobinę szybciej, ale naprawdę ta broń ma wolne przeładowanie, więc musimy właśnie się ukryć, gdy staczamy jakiś pojedynek z wrogiem i najlepiej się ukryć gdzieś na chwilę, żeby właśnie tą broń przeładować. I co z wad tej broni jeszcze mogę wam wyjaśnić, to jest to znakomita, posiada właśnie duży rozrzut, to już wytłumaczyłem.
Jest to słaba celność na dużym dystansie. Owszem, jest to słaba celność na dużym dystansie. Nie możemy sobie pozwolić na wystrzeliwanie dwóch kul, ponieważ właśnie po pierwszej kuli druga kula już leci w prawą stronę, byle gdzie. I tutaj właśnie najlepiej sobie kontrolować nasz celownik właśnie przy dużym dystansie. I to wygląda wtedy tak. Pamiętając o tym, że nie wystrzeliwujemy tych dwóch kul z większą szybkostrzelnością, tylko właśnie z takim odstępem czasu, jak strzeliśmy właśnie w ścianę przy małym dystansie, skontrolować właśnie szybkostrzelności. I wtedy nasze dwie kule pójdą właśnie w te miejsce, w które mniej więcej celujemy. Jest to rewelacyjna celność tej broni, jeśli chodzi o duży dystans, ale na małym dystansie, w zamkniętych korytarzach sprawdza się ta broń bardzo dobrze. Lecz na średnich dystansach już też takiej rewelacji nie mamy, ponieważ jeśli na średnim dystansie zaczniemy się strzelać, nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy zwiększyli naszą szybkostrzelność i nie kontrolowali celności, bo to spowoduje, że nasze naboje polecą w nieoczekiwanych miejscach, czyli zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzimy, lecą one albo w górę, albo w lewo, albo w dół, ale parę kul też trafia tam, gdzie właśnie celujemy, mniej więcej w ciało przeciwnika. I nie jest to dobra broń właśnie na średni i daleki dystans. Ona się sprawdza tylko i wyłącznie na małym dystansie. Jest najlepsza. Na średnim też można próbować, tylko żeby nie przesadzać właśnie z szybkostrzelnością, należy ją kontrolować, czyli co pół sekundy wystrzeliwać kulę. Też należy się zatrzymywać, gdy walczymy z przeciwnikiem na średniej odległości, czyli się zatrzymujemy, wpuszczamy dwie, trzy możemy też kulę, z tym, że musimy kontrolować właśnie nasz celownik. I to by było na tyle w tym poradniku, jeśli chodzi o tą broń. I na następnym poradniku przedstawię Wam broń z strony antyterrorystów i to będzie 5-7. I zapraszam Was do komentowania, do lajkowania, polecania znajomym właśnie moich poradników. Jeśli Wam się przydały, to też lajkujcie. A jeśli nie, to po prostu polecajcie znajomym, może wolą właśnie takie poradniki. Dobra, i to by było na tyle. Ja Was żegnam i do następnego poradnika. Cześć.